nowa krące myśli niczym bumami gną. Francji Ludwik IX wyruszył wraz z siłami 6 krucjaty do Egiptu w sierpniu 1248 roku. Jego wyprawa była doskonale zaplanowana i, co najważniejsze, centralnie dowodzona. Żywiono zatem nadzieję, że być może ona zwycięży tam, gdzie klęskę poniosła 5. wyprawa krzyżowa. Po początkowym sukcesie w walkach o Damiettę, którą zdobyto już po 2 dniach szturmu, król poczekał, aż opadną wody Nilu i do Egiptu przybędą nowe posiłki z Francji. Tak wzmocnione siły ruszyły na południe w kierunku Kairu. Po drodze krzyżowcy zamierzali zdobyć miasto Al-Mansurę. Tu jednak nastąpił kryzys wyprawy na skutek braku dyscypliny wśród jej dowódców. Trudne warunki walk wśród licznych kanałów i dopływów Nilu, przybyłe z Kairu posiłki egipskie oraz zablokowanie świeżych dostaw przez flotę sułtana Turanszacha zmusiły krzyżowców najpierw do obrony, a następnie odwrotu spod Al-Mansury. Wycofująca się, pozbawiona dostaw i trapiona przez choroby armia łacińska musiała w końcu skapitulować. Król zmuszony był zapłacić Egipcjanom okup w wysokości 400 tysięcy bizantów i zwrócić im Damiettę. Jednak po uwolnieniu król Ludwik przez 4 lata pozostał w Ziemi Świętej i skupił się na odbudowie i umocnieniu szeregu portów na wybrzeżu palestyńskim. Po powrocie do Europy król Ludwik IX nie porzucił marzeń o wyprawach krzyżowych. W 1270 roku zorganizował i poprowadził 7. krucjatę. Tym razem jednak, pod wpływem swego brata Karola Andegaweńskiego, skierował się do północnej Afryki, chociaż kraje łacińskie w Ziemi Świętej ulegały pod naciskiem muzułmańskich przeciwników. Sułtan Bajbars zdobył w tym czasie Jafę, Arsów oraz zamek templariuszy Safat. Następnie zaatakował Antiochię. Tymczasem król Ludwik IX wylądował z armią pod Tunisem. Upalne lato okazało się największym wrogiem krzyżowców. W ich obozie szerzyły się choroby, a sam król zmarł 25 sierpnia 1270 roku. Pozostali przy życiu krzyżowcy zmuszeni zostali do negocjowania rozejmu i do odwrotu. Do Ziemi Świętej pożeglował ze swoimi siłami król Anglii Edward I i to on wynegocjował z sułtanem Bajbarsem 10-letni rozejm, który przedłużył istnienie szczątkowego terytorium Królestwa Jerozolimskiego z główną siedzibą w Akce. Niestety już w roku 1291, pomimo heroicznej obrony i zgodnego zaangażowania wszystkich 3 wielkich zakonów rycerskich, Akka padła. Ostatnie lata obecności łacinników na Bliskim Wschodzie charakteryzowały się wyjątkowym brakiem skutecznej pomocy z Europy. Chociaż podejmowane były wielkie i kosztowne wyprawy, ich celem nie była Ziemia Święta, lecz inne terytoria muzułmańskie położone daleko od Akki i Jerozolimy. Trudno oprzeć się wrażeniu, że pod hasłem wypraw krzyżowych wielcy przywódcy europejscy próbowali zaspokoić wyłącznie własne ambicje polityczne. W tej sytuacji główny ciężar odpowiedzialności za losy Ziemi Świętej spoczywał na barkach zakonów rycerskich. Jednak pomimo jasno określonej misji, dobrze sprecyzowanego celu ich obecności na Bliskim Wschodzie, a także determinacji w walce, ich siły nie mogły powstrzymać naporu liczniejszych wrogów. Pieśń, której fragment usłyszeliście na początku dzisiejszego spotkania, oddaje nastrój tych ostatnich lat obecności łacinników na Wschodzie i zawiera nurtujące ich zapewne pytanie: co będzie dalej?